2024 roku. Mamy aferę jak cholera z mediami. Dowiadujemy się, że były finansowane tu, tam, nie wiem, 3 miliony, tam gdzieś półtora, gdzieś tam. Ale nie dowiadujemy się najważniejszego. Mówimy o kilku milionach złotych. Patrzymy na wirtualną Polskę, która parę miesięcy temu musiała zwolnić 130 dziennikarzy. Wytykamy wirtualnej Polsce kilkanaście milionów złotych, które miała przyjąć raz z Funduszu Sprawiedliwości, dwa z Ministerstwa Sprawiedliwości na reklamę funduszu. Ale to jest ułamek ich dochodów, przepraszam, bo tak naprawdę najważniejsze są dla nas, dlatego to, że oni brali też, dostawali reklamy ze spółek Skarbu Państwa. To jest to, co jest największą zmową milczenia. Kto brał kasę ze spółek Skarbu Państwa? Na przykład pan Krzysztof Stanowski miał szereg kontraktów. Ja wiem, że miał jeden kontrakt, bo tyle mi potwierdził na razie Orlen, że od 2019 roku do 2024 roku miał jeden kontrakt po 490 tysięcy. Wiele wskazuje, że ten kontrakt zaczął się rok wcześniej, czyli kolejne 490, ale także miał inne kontrakty z domami mediowymi, też, które płaciły pieniędzmi Orlenu, więc mielibyśmy już na dzisiaj kwotę dla niego ponad 6 milionów. To był malutki portal sportowy. Dlaczego mu płacono? Dlatego, że był powiązany towarzysko z pewną grupą ludzi od Mateusza Morawieckiego, która w jakiś sposób traktowała go jako po prostu miejsce zrzutu kasy. Trzeba byłoby zobaczyć, kto te pieniądze brał i jak były, za co były płacone formalnie. Jak to było rozliczane, co Orlen otrzymywał za te rzeczy. To jest raz. Dwa, w pewnym momencie koło roku 2020 marca, tutaj mamy dokładne nawet datę, kiedy się narodziła idea, kiedy pan Mariusz Chłopik, doradca, jeden z doradców Mateusza Morawieckiego, napisał list, kumpel Stanowskiego napisał list, o którym wiemy, że go napisał, ponieważ go mamy, ponieważ pojawił się na tak zwanej poufnej rozmowie .com, o tym, że warto wykorzystać do propagandy politycznej portal kanał sportowy. I wszystko wskazuje teraz z kolejnych lat, że kanał sportowy był po prostu wykorzystywany przez Krzysztofa Stanowskiego, później razem z Robertem Mazurkiem, jako wehikuł, natomiast keszowanie i wpłaty następowały weszło, gdzie on miał 100%, ponieważ w kanale sportowym miał tam chyba niespełna 25%, czyli musiałby się dzielić tymi pieniędzmi z kolegami, więc logiczne było, że to szło gdzieś indziej. On dostał też pieniądze. Ja będę zadawał pytania teraz, jak to zostało rozliczone na szkółkę piłkarską. To też będę chciał dowiedzieć, bo tam dostał jakąś gigantyczną kwotę, przynajmniej od PKO BP. Jak to zostało rozliczone? I to są pieniądze, które dziś sprawiają, że pan Krzysztof Stanowski uchodzi sobie za gwiazdę mediów, którego stać na to, żeby robić sobie startup z kosztami na poziomie 1,5 miliona złotych. Które ktoś mu finansuje, bo sam się przyznaje, że ma 500 000 przychodów z Google, czyli dostaje 1 000 000 złotych. Ja bardzo bym chciał się dowiedzieć, kto ten milion płaci, jeżeli to jest Rocket Jobs, czy to są jeszcze jakieś inne, co się składa na ten milion, czy nawet więcej, jeżeli on wykazuje zysk, dlatego że w mojej ocenie, a robiłem w reklamie trochę dużo, więc mam jakieś tam pojęcie o tym rynku, to się nie zwraca po prostu. Więc jest to decyzja o finansowaniu tego przedsięwzięcia, jest po prostu stricte polityczna. No, ja się przyznam, że w ogóle przez jakiś czas, ale to już chwilę temu to było, ja słuchałam kanału sportowego. Tam czasem pojawiały się nawet ciekawi goście, czasem. I ja tak sobie o tym myślę, że no właśnie to było takie funkcjonowanie gdzieś tam na granicy i jakby zagarnianie takich ludzi, takiego a la pokroju trochę właśnie, nie wiem, takich jak ja, gdzieś tam takich w miarę normalnych osób, które no, nie są może do końca prawicowe, ale mają tam różne przekonania i że to było wszystko ustalane bardzo sprytnie, było to zaplanowane, przecież jeszcze do tego w to wszystko wszedł pan Mazurek. Znaczy on jest, ja go znam, ponieważ najpierw pracowaliśmy w sąsiednich działach w tygodniku Wprost. Potem Mazurek był moim dziennikarzem, czyli dziennikarzem mojego działu, moim podwładnym.
To też jest taka ciekawa historia. W 2008 roku Robert Mazurek zarabiał jako dziennikarz tygodnika Wprost 6 tysięcy. Natomiast kiedy ja przeszedłem do pracy jako redaktor naczelny zatrudniony przez Grzegorza Hajdorowicza, zarabiał w grupie Gremi 25 tysięcy złotych. Wiem, ponieważ podpisałem mu pensję listopadową. Więc to też pokazuje, dlaczego oni lgnęli do PiS-u, dla kasy. Tak samo było z Rafałem Dziękiewiczem, który zarabiał za tekst, to były kwoty tam około 1000 złotych w tygodniku Wprost, które pisał, bo ja pamiętam, ponieważ to adiustowałem na początku XXI wieku, żeby było jasne, zarówno Robert Mazurek, jak i Rafał Dziękiewicz są tymi dziennikarzami, którzy umieją pisać, a to nie jest powszechne. Ja właśnie kiedyś sobie żartowałem nawet, jak adiustowałem felietony Bronisława Wildsteina, że generalnie kartka papieru Bronka to jest maks, co można znieść, bo wszystko inne powinno być dołączane do produktów aptecznych w dziale walce na bezsenność. Bo jeszcze jak tam szło sobie ten 4,5 tysiąca do 5 tysięcy znaków, to tam jakoś się chłopa można było przeczytać. Natomiast widać było, że te większe, dłuższe teksty, to po prostu było to po prostu taki ciężki kilo, przemądrzałe, wymądrzałe, które wielki człowiek, pióra, intelektualista tworzył. Zresztą to i tak jest nic. Szanowni Państwo, uważam, że wyświadczyłem kiedyś wielką przysługę polskiej literaturze, ponieważ zwróciłem uwagę po Dolinie Nicości Bronisławowi Wildsteinowi, aby, biorąc pod uwagę, jak liczne miał doświadczenia seksualne, żeby nie pisał więcej scen erotycznych, albo te sceny erotyczne po prostu dyskutował z żoną lub z innymi kobietami, bo po prostu to trzeba przeczytać tą książkę, żeby to zrozumieć. Trzeba przeczytać książkę Doliny Nicości, sceny erotyczne z tego. Jest to taka, jakby to powiedzieć, autoparodia, że ja nawet zastanawiałem się, czy to było zamierzone autora, a potem doszedłem do wniosku, że po prostu to trzeba przeczytać, tego się nie da opowiedzieć. Jest takie pomieszanie naprawdę żenady z brakiem wyczucia, nie wiadomo, czy to porno, czy to duszno, w każdym razie. To może po prostu on wcale nie miał takich doświadczeń. Znaczy, ja myślę, że ja miałem, byłem, muszę zaprotestować. Pracowałem dużo, żeby wiedzieć, że to bardzo doświadczony człowiek. Natomiast